Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć krótko o tym, jak prawidłowo prowadzić dzienniczek żywieniowy, zgłaszając się do nas do poradni tej dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. I tutaj mimo tego, że samo leczenie dietetyczne w tej jednostce chorobowej nie jest podstawową metodą leczenia i nie wpłynie nam na, nie umożliwi nam zupełnego wyrównania parametrów lipidowych, rzeczywiście jest bardzo ważne, aby obok leczenia farmakologicznego wprowadzić również modyfikacje w zakresie sposobu żywienia, jako taką ochronę dla układu krążenia i profilaktykę chorób tego układu. Jeżeli chodzi o dzienniczek żywieniowy, jest to taki w opiece dietetycznej złoty standard, który rzeczywiście stosujemy do monitorowania realizacji zaleceń dietetycznych, które omawiamy na wizycie z pacjentem, edukujemy w zakresie tego, jak ta dieta powinna być bilansowana i komponowana, a później, żeby ocenić, jak pacjent radzi sobie z wprowadzeniem tych zaleceń, prosimy właśnie o prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Jest to spis tego, co pacjent na co dzień jada, podzielony na poszczególne posiłki. Zachęcamy do tego, żeby monitorować również godzinę spożycia posiłku i tego, co wchodzi w skład, jakie produkty wchodzą w skład każdego posiłku, co pozwoli nam na taką ocenę obiektywną tego, jak wygląda każdy dzień, jak jest zbilansowany, jaki jest dobór produktów spożywczych. I dla mnie, dla dietetyka jest to informacja o tym, jakie błędy dietetyczne jeszcze są do poprawy, z czym pacjent sobie jeszcze nie radzi i jak ja mogę pomóc ze strony takiego wsparcia jeszcze dla pacjenta i przygotowania jakichś dodatkowych zaleceń. I myślę, że jest to też taka pożyteczna wskazówka dla pacjenta tego, jak ten sposób żywienia wygląda dla niego. I tak naprawdę im ten dzienniczek dietetyczny będzie dokładniejszy, tym lepiej. Dlatego też prosimy tak zawsze o szczerość i takie sumienne prowadzenie dzienniczka.